teraz zaproszę Marka. I Marek opowie nam trochę teraz o polskich realiach. Proszę. Nie wiem, czy o polskich, bo będę mówił trochę o przyszłości. Piotrze, nie uciekaj, bo muszę to powiedzieć i muszę ci podziękować i pogratulować tego, co ci się udało zrobić. Sala jest pełna, mówiłeś, że 15 osób i spotkamy się przy piwie, a nagle się okazało, że z tego zrobiła wielka konferencja. Niemalże. Także zasłużone brawa dla ciebie. Teraz się mogę przywitać. Dobry wieczór, witam. Nazywam się Marek Chyla, jestem dyrektorem w firmie House of Skills. Firma jest największą firmą szkoleniową działającą na rynku polskim w domenie szkoleń miękkich. Pewno nazwa firmy mniej wam wszystkim mówi od książki, którą mi się udało kiedyś, dawno temu napisać, Przewodnik po e-learningu. I no, celem tej książki było to, żeby promować e-learning, budować rynek e-learningowy, a tutaj proszę, chcę e-learning odesłać do lamusa. I nim wytłumaczę, dlaczego ten e-learning chcę odesłać do lamusa, to wpierw parę słów na temat innowacji. Gdy czyta się o innowacjach, w wielu źródłach można zauważyć taki podział innowacji na dwa typy. Na innowację wspierającą, którą z angielska nazywa się supportive, i innowację niszczącą, którą nazywa się z angielska disruptive. Ludzie o takim zadzięciu technicznym zwykli na tą pierwszą mówić innowacja 1.0, a na tą drugą innowacja 2.0. Czym one się różnią? Ta pierwsza innowacja wspierająca tak naprawdę robi nowe rzeczy, stare rzeczy w nowy sposób. To innowacja, którą można streścić takimi słowami: szybciej, wygodniej, lepiej, ale cały czas jak gdyby operujemy w tym samym świecie i operujemy na tych samych jak gdyby pryncypiach. Przykładem takiej innowacji niech będzie, nie wiem, wynalezienie karety w czasach, w których jeżdżono koniem, tak? Można było dojechać z miejsca A do miejsca B w trochę wygodniejszy sposób, będąc osłoniętym od warunków atmosferycznych. No i też niewiele to wnosiło w takim ogólnym życiu ludzi. Ta innowacja niszcząca, innowacja 2.0, jest innowacją, która zmienia świat, robi nowe rzeczy w nowy sposób. Przykładem takiej innowacji może być, nie wiem, wynalezienie pociągu, który sprawił, że ludzie, którzy do tej pory żyli w swoim otoczeniu i jak gdyby poruszali się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, nagle odkryli znacznie dalsze przestrzenie i zaczęli podróżować, i zaczęli się znacznie swobodniej przemieszczać. Nie bez powodu na tym slajdzie widzicie ogień. Ogień był znany ludziom znacznie wcześniej, niż zaczęli go używać do przyrządzania posiłków. Można powiedzieć, że ogień w takiej funkcji oświetlenia, w funkcji ogrzewania, był innowacją wspierającą. Natomiast w momencie, kiedy ludzie zaczęli przygotowywać przy pomocy ognia posiłki, stała się innowacją niszczącą. Zmieniła sposób, w jaki ludzie żyli, w jaki ludzie funkcjonowali. No i zacząłem zastanawiać się, czy to takie tradycyjne rozumienie e-learningu jest faktycznie czymś naprawdę innowacyjnym. Zauważcie, że to tradycyjne rozumienie e-learningu, podczas którego człowiek siedzi przed komputerem, człowiek wchodzi w jakąś interakcję z materiałem szkoleniowym, bardziej lub mniej dynamiczną, albo wchodzi w interakcję z nauczycielem, który siedzi po drugiej stronie drutu, no, nie zmienia świata, w którym żyjemy. Jest to innowacja, którą można nazwać innowacją 1.0. Żaden nauczyciel na razie chyba jeszcze nie został zwolniony, dlatego że pojawiło się to tradycyjne rozumienie e-learningu, żadna uczelnia nie upadła. Generalnie rzecz biorąc, rozwój szkolenia, edukacja jest realizowana w taki sam sposób, w jaki była realizowana. Z tym wyjątkiem, że e-learning stał się, można powiedzieć, pewnym narzędziem, które częściej lub rzadziej jest stosowane w procesie szkoleniowym. Gdzie zatem można szukać tej takiej
prawdziwej innowacji, tego przełomu w świecie uczenia się. Tutaj chciałbym podzielić się z wami takimi 5 hipotezami, czy może intuicjami, które uważam, że będą miały znaczenie w przyszłości. Pod pojęciem przyszłość rozumiem niekoniecznie to, co się będzie działo za rok albo za 2, ale być może za 10 albo za 20 lat również. W związku z tym no, ta 4. i 5 intuicja będzie dość futurystyczna, aczkolwiek myślę, że oparta na pewnych zauważalnych już w tej chwili podstawach. Niels Bohr powiedział kiedyś, że prognozowanie jest trudne, szczególnie przyszłości. Także to na pewno nie jest prognoza. To są pewne hipotezy czy pewne intuicje, które wydają mi się ciekawe i które wydają mi się, że będą kształtowały ten świat edukacji w ciągu najbliższych lat. Pierwszą z tych intuicji jest demokratyzacja. Demokratyzacja, która no, sprawiła chociażby to, że tutaj siedzimy i ze sobą mamy szansę porozmawiać. Że każdy z nas miał tą sposobność i możliwość, aby wyrazić swoją gotowość i chęć stanięcia tu na tym podium i mówienia do innych ludzi. Że ta różnica między rolą nauczyciela i rolą ucznia zaczyna się zacierać. Każdy z nas może stać się i staje się coraz częściej nauczycielem, osobą, która ma coś ważnego do powiedzenia i daje szansę innym, aby czegoś się dowiedzieć i czegoś się nauczyć. Tutaj istotne są takie zagadnienia jak społecznościowe uczenie się, jak nieformalne uczenie się. Ta demokratyzacja w bardzo istotny sposób wpływa na te dwa trendy. Również ciekawe jest to, że czasami używamy narzędzi, treści, informacji, które powstały nie wiadomo gdzie i zostały stworzone nie wiadomo przez kogo. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy one są wartościowe, czy one są dokładne. Można sobie zadać pytanie również, czy w kontekście właśnie takich trendów jak open source, takich trendów jak public domain, czy za 5, 10 czy 20 lat wiedza i informacja będzie w ogóle płatna. I czy firmy szkoleniowe będą w ogóle zarabiać na tym, że przekazują komuś po prostu czystą wiedzę. Co nawiasem mówiąc jest teraz przedmiotem dyskusji w naszej firmie. My zastanawiamy się, co my będziemy sprzedawać za 5 albo za 10 lat. Istotna jest też transparentność. Przypominacie sobie pewnie takie zamieszanie sprzed tygodnia, czy dwóch, już nie pamiętam dokładnie, z Wikileaks, która opublikowała szereg informacji z Iraku, bodajże z Afganistanu. No, generalnie rzecz biorąc, świat staje się coraz bardziej otwarty i coraz mniejsze prawdopodobieństwo jest, że pewne informacje zostaną utajone, co też ma pewien wpływ na to, w jaki sposób uczymy się, poznajemy świat. Coś, co nazwałem open world, czyli możliwość właśnie poznawania świata, możliwość dowiadywania się, możliwość dotarcia do wielu informacji, danych, treści, które definiują nasze szersze albo bliższe otoczenie w sposób nieporównywalnie szybszy, nieporównywalnie dokładniejszy, nieporównywalnie sprawniejszy, efektywniejszy i bardziej wartościowy dla nas, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że są to trendy, które wciąż się rozwijają i wciąż jakby ewoluują w takim kierunku coraz większej demokratyzacji, to tu, to taka moja pierwsza hipoteza, można szukać tej właśnie innowacji niszczącej.